Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w odcinku o naprawdę bardzo ciekawej osobie. Osobie, która osiągnęła bardzo wiele w swojej dziedzinie, ale jednocześnie jej upadki były bardzo liczne i potężne. Kamil Durczok, bo o nim mowa, jest jedną z niewielu osób, o których nie zdecydowałam się zrobić odcinka zaraz po ich śmierci. Z tego powodu, że obawiałam się, że w komentarzach nie uda się uzyskać takiego poziomu, takiego szacunku, jaki uważam, że należy się każdemu zmarłemu w ostatnim czasie, ponieważ emocje związane z tą osobą były naprawdę ogromne. Dziś, po ponad 2 latach, niedawno była rocznica śmierci Kamila Durczoka, myślę, że na tyle już stonowaliśmy swoje emocje, że ten odcinek może się pojawić. A o Kamilu Durczoku na pewno chciałam Wam opowiedzieć, bo był to człowiek, który był jednym z najpopularniejszych dziennikarzy w Polsce, o ile nie najpopularniejszym, były nawet na to przeprowadzane badania. Wielokrotnie przekonywał nas, że się nie podda, że wyjdzie jeszcze na prostą. Los zadecydował jednak inaczej, a Kamil Durczok po latach imponującej kariery, podziwu, właściwie szczytu, najwyższego, jaki można w swoim fachu osiągnąć, na oczach widzów, fanów, spadał na samo dno. Mimo że zmagał się z chorobami, wiadomość o jego śmierci była dla wielu szokiem. Jak to się stało, że czołowy dziennikarz Polski, twarz wiadomości, faktów TVN, z dnia na dzień stracił wszystko i tak naprawdę ruszyła kula śnieżna, której nie był w stanie zatrzymać? Dziś Wam zdradzę, opowiem Wam, jak wyglądała jego kariera, życie prywatne, upadki, wzloty. Więc jeżeli jesteście ciekawi tego, jak wyglądało życie Kamila Durczoka, to serdecznie Was zapraszam do oglądania. Zanim jednak przejdę do dzisiejszego odcinka, chciałam Wam zadać pytanie. Co zrobilibyście, gdybyście wygrali 100 tysięcy złotych? Jakie marzenie byście spełnili? Ja zapewne udałabym się w jakąś super podróż, na którą teraz mnie nie stać, bo podróże uwielbiam. No ale cóż, żeby wygrać, trzeba grać, a u mnie akurat z tym ciężko. Na szczęście czasem można spróbować przy okazji. I dziś właśnie z taką okazją do Was przychodzę. Bo Lucky Shops przygotowało loterię, w której do wygrania jest wspomniana właśnie kwota 100 tysięcy złotych. Lucky Shops działa tak, przypominam, że możecie oszczędzać, robiąc zakupy w sklepach, w których zwykle kupujecie w internecie. Za sprawą tak zwanych cashbacków, czyli pieniędzy, które wracają po zakupach na Wasze konto. Zainstalowanie takiej wtyczki nic nie kosztuje, więc możecie na tym tylko zyskać, a na dodatek wziąć udział we wspomnianej już loterii. Jak wziąć w niej udział, to proste, już Wam mówię co i jak. Jeśli jeszcze nie masz konta w Lucky Shops, zarejestruj się. Na swoim koncie wejdź w zakładkę Loteria. Zaakceptuj wszystkie warunki i kliknij przycisk Biorę udział w loterii. Otrzymasz wtedy e-maila z potwierdzeniem i od wtedy jesteś uczestnikiem loterii. Na zgłoszenie się masz czas od 20 listopada do 22 grudnia obecnego roku. W tym czasie musisz zrobić zakupy, aby otrzymać los loteryjny i wziąć udział w losowaniu nagród. Zakupów musisz oczywiście dokonać w sklepach, które współpracują z Lucky Shops. I nie mogą one być zrobione do tej pory, czyli przed czasem trwania loterii. Losowanie nagród odbędzie się 22 lutego 2024 roku. Teraz na dodatek jest okres gorących wyprzedaży, jak wszyscy wiemy, więc Lucky Shops przygotowało również dla Was bardzo ciekawe oferty i cashbacki, dzięki którym można zaoszczędzić jeszcze więcej niż zwykle. Robię zakupy w Answer i otrzymuje 4-krotnie większy cashback niż zwykle, bo gorący. Promocja jest ograniczona, więc trzeba się spieszyć, jeśli akurat w Answer chcecie zrobić zakupy. Więc podsumowując to wszystko, dostajesz zwrot za swoje zakupy, jest on często zwielokrotniony, więc dostajesz jeszcze więcej. Teraz są wyprzedaże i możesz też wziąć udział w loterii, w której do wygrania jest 100 tysięcy złotych. Cóż, sami zadecydujcie, czy warto sprawdzić, czy akurat Wasz ulubiony sklep nie jest w Lucky Shops. Link do Lucky Shops znajdziecie w opisie i w pierwszym komentarzu. Oczywiście im więcej zakupów zrobicie, im więcej losów, tym większa szansa na wygraną, ale to chyba oczywiste. Jak również to, że życzę Wam powodzenia w zakupach świątecznych i w odzyskiwaniu kasy, a także oczywiście w loterii. A teraz już zapraszam na dzisiejszy odcinek. Kamil Durczok urodził się 6 marca 1968 roku w Katowicach. Ukończył studia z zakresu komunikacji społecznej na tamtejszym Uniwersytecie Śląskim. Studiował także prawo i filologię polską. I co ciekawe, podczas studiów odbywał także praktyki robotnicze w fabryce samochodów w Tychach. Już jako student bardzo się udzielał w pracy, współpracował ze studenckim programem Egida. Karierę natomiast rozpoczął w 1991 roku w Radiu Katowice, a już rok później, mając zaledwie 24 lata, został dyrektorem związanego z Solidarnością Radia Top FM.
Od 1993 roku natomiast pracował w telewizji Katowice. Prowadził tam kilka programów, m.in. Obserwatorium, Monitor Wiadomości, Studio Parlamentarne. W międzyczasie zaczął się także pojawiać na ogólnopolskiej antenie, pracując w Polonii, gdzie prowadził programy publicystyczne, a także Studio Parlamentarne. Swoją żonę, Mariannę Dufek, poznał właśnie w tym czasie. Pobrali się w 1995 roku, a w 1997 na świat przyszedł ich syn Kamil. Od tego czasu pani Marianna właściwie murem szła za swoim mężem. I to niezależnie od tego, z jakimi problemami się mierzył. Niezależnie od tego też, jakie między nimi aktualnie były relacje. Ale na początku to właśnie ona pomagała mu w rozwijaniu kariery, choć kiedy zaczęli być razem, ona była już doświadczoną dziennikarką. To później poszła nieco w cień swojego męża, zajmując się właśnie domem i synem. A w tym czasie kariera jej męża prężnie się rozwijała. Od 2001 roku Kamil Durczok stał się twarzą Wiadomości na antenie pierwszego programu Telewizji Polskiej. I zaczęło się jego szybowanie w górę. Coraz więcej osób go rozpoznawało, coraz więcej osób ceniło jego profesjonalizm i to, że codziennie spotykał się z widzami. Stał się nam wszystkim bliski. Dlatego też wiele osób dotknęła wiadomość, która na samego Kamila Durczoka spadła w przeddzień Wigilii 2002 roku. Kilka dni wcześniej usunięto mu krwiaka po kontuzji, której nabawił się podczas przygotowań do rajdu Paryż-Dakar. Czas zaciera grozę wspomnień, ale pamięci tamtych wydarzeń nie da się wygumkować. Tego, jak byłem blisko, ja i moja rodzina kompletnej zmiany. To był rak nie dający w tym czasie dużych szans na wyleczenie. Dlatego świadomość losu wygranego na loterii mam do dziś, mówił w późniejszych wywiadach Kamil Durczok, który właśnie przy okazji tych badań dowiedział się, że jest ciężko chory i że może stracić życie. Nie poddał się jednak i swoją walkę z chorobą toczył, realizując swoją największą pasję, jaką była oczywiście praca. Dlatego na antenie telewizyjnej Jedynki w Wiadomościach pokazywał nam się również ciężko chory. Jednym z najtrudniejszych dla niego momentów było to, gdy musiał poinformować widzów o tym, że zmaga się z nowotworem. To były najtrudniejsze 4 zdania w moim życiu, wspominał. Ale za kulisami też nie było łatwo. Jak sam przekonywał, mimo że ludzie bardzo starali się nie dawać mu do zrozumienia, że jest chory, trudno było jednak odeprzeć to wrażenie, że zastanawiają się, czy za pół roku również przyjdzie do pracy. To takie śmieszne uczucie, bo widzi się, że wszyscy chcą zachowywać się normalnie, ale tak naprawdę zastanawiają się, czy za pół roku ten facet z nimi będzie, czy walnie już w kalendarz. Tak naprawdę wszystko jest, czy powinno być, za mną, ale jednak przez najbliższych kilka lat nie będzie. Każde badanie będzie stresem, każde pojawienie się w klinice i oczekiwania na wyniki również. Każdy dzień jest w pewnym sensie stresem, bo sam pan wie, jaka jest natura nowotworu. Może spać przez lata, może spać przez 12 lat, a potem nagle się obudzić i nie wolno o tym myśleć. I tyle, mówił Durczok Przekrojowi w 2003 roku. Natomiast w maju 2006 roku Kamil Durczok przeniósł się do TVN-u, gdzie został twarzą faktów, ale także był redaktorem naczelnym tego programu. To był chyba moment największej sławy, najwyższego szczytu, jaki osiągnął Kamil Durczok w swojej pracy. Mówił, że zarządzając faktami, zarządzając całą redakcją, czuł się właściwie jakby sterował całą planetą. I za tą pracą szło bardzo duże uznanie. Właściwie w tym okresie Kamil Durczok był chyba najbardziej nagradzanym dziennikarzem XXI wieku. Otrzymał tytuł Dziennikarza Roku. Miał 4 Wiktory Publiczności, Wiktora dla Komentatora i Publicysty. 3-krotnie otrzymał Telekamerę w kategorii Informacja, w 2003 roku w kategorii Publicystyka, a także w 2008 roku Złotą Telekamerę w kategorii Informacje. W 2007 roku otrzymał studencką nagrodę Mediator w kategorii Autorytet. I to, że powiedziałam wam, że był najpopularniejszym dziennikarzem informacyjnym w kraju, jest poparte nawet badaniami, które przeprowadzono w 2012 roku. Rozpoznawalność dziennikarza wynosiła 82%, a spontaniczna 43% i dodatkowo aż 22% respondentów uznało go za najlepszego gospodarza telewizyjnych programów informacyjnych.
to była ogromna popularność. Przecież właśnie programy informacyjne ogląda od czasu do czasu praktycznie każdy. Więc jak widzicie, znacząca większość kojarzyła jednak Kamila Durczoka. Miało to jednak duży wpływ na jego rodzinę i jego żonie z biegiem czasu ta popularność zaczęła bardzo ciążyć. Odbiło się to nie tylko na postrzeganiu jej świata mediów, ale w ogóle na coraz większej nieufności do ludzi, którzy ich otaczali. Kiedy zobaczyłam w jednym z tabloidów swoje zdjęcie z Dymkiem, mężu wróć na Śląsk, to mnie rozbawiło. Potem pojawił się tytuł: on wrócił, a ona wyjechała. No jeszcze było mnie stać na śmiech, ale następnego dnia były zdjęcia z mojego wyjazdu na narty skradzione z Facebooka, całkowicie prywatne, i to już jest nie tylko bezczelność, ale kpina z prawa, złodziejstwo bez konsekwencji, mówiła wtedy w Dzienniku Zachodnim. Ale jak już pewnie zwróciliście uwagę, właśnie pisano bardzo dużo o tym, że małżeństwo żyje dość niekonwencjonalnie, ponieważ pani Marianna została na Śląsku, Kamil Durczok mieszkał w Warszawie. Próbowali to nawet przez jakiś czas zmienić, ale nie do końca im się udawało. Kilka razy próbowaliśmy zobaczyć, jak będzie wyglądać nasze życie w Warszawie. Przyjechałam z synem, zamieszkaliśmy w naszym warszawskim mieszkaniu. Jeśli był weekend i coś się działo, było przyjemnie, ale były też dni, w których Kamil pracował, a ja byłam sama z dzieckiem w domu. I było wtedy smutno, samotnie, mówiła. Jak więc znosili życie na odległość? Od 11 lat jestem przyzwyczajona, że Kamil wpada i wypada. Trudniej byłoby pewnie wyobrazić sobie sytuację, że mamy siebie na co dzień. To byłoby dopiero wyzwanie dla nas obojga, żartowała w jednym z wywiadów. Kamil Durczok, kiedy był tylko pytany o swoją żonę, wypowiadał się o niej w samych superlatywach. Nazywał ją swoim śląskim aniołem, ale podkreślał, że jest także wymagająca i często stawia mu warunki. Podkreślał przy tym jednak, że przez 12 lat małżeństwa na tamten moment nie mieli właściwie na swoim koncie żadnych kryzysów. A na żonę może liczyć w każdej sytuacji. Poczucie bezpieczeństwa daje nam tylko to, że mamy siebie nawzajem. Wiem na pewno, że możemy na siebie liczyć w każdej sytuacji. Gdy potrzebowałem pomocy, mogłem liczyć na żonę, choć był to w naszym życiu cholernie trudny czas. Marianna, choć mam nadzieję, że nigdy nie będzie musiała tego sprawdzać, może liczyć na mnie. I tylko to jest pewne. No i jak to się mówi, te słowa niestety niezbyt dobrze się później zestarzały. Bo już niedługo miały zacząć się jego problemy. Miał władzę, pieniądze, poklask. Miał wrażenie, że wszystko mu wolno, a to bardzo deprawuje, powiedziała jego żona później. I ujawniła także po latach, że będąc szefem faktów, Kamil Durczok zarabiał ogromne pieniądze. Miał on wtedy luksus pracy wyłącznie dla przyjemności. W domu nie było problemu z pieniędzmi. Nie wiedziałam, ile zarabia mój mąż. Tego dowiedziałam się niedawno z akt sądowych sprawy o podrobienie weksla. To bardzo nieprzyzwoita kwota. Grubo ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie, gdy był redaktorem naczelnym Faktu. Pani Marianna natomiast od męża dostawała jakby kwotę, która według niej była i tak bardzo duża. Utrzymywałam całą rodzinę, opłacałam wyjazdy zagraniczne, odkładałam na polisę syna i byłam w stanie jeszcze zaoszczędzić. Ale te oszczędności później musiała wydać na procesy sądowe, o których Wam jeszcze wspomnę. W międzyczasie Kamil Durczok zaczął jawić się jako taka bardzo wymagająca postać, jeśli chodzi o pracę. Między innymi przyczyniło się do tego nagranie, które pojawiło się na YouTubie, kiedy w niewybrednych słowach prosi swojego kolegę z pracy, Rurka, by wyczyścił upierdolony stół. To było naprawdę epickie, można powiedzieć, i wiele osób później z tego śmiało się. Początkowo Kamilowi Durczokowi nie było do śmiechu, ale później również zamienił to w żart, bo gdy kupił łódź motorową, ochrzcił ją właśnie Rurkiem. Ale koniec jego bytności w Faktach był bliski. Ostatni raz pojawił się tam w lutym 2015 roku. Wszystko po tym, jak właśnie w tym samym okresie na łamach tygodnika Wprost pojawił się artykuł, który sugerował, że Durczok molestował i mobbingował pracowników w TVN-ie. Powołano tam specjalną komisję, która badała te zarzuty. To był ogromny kryzys wizerunkowy dla Kamila Durczoka i tak naprawdę ważyło się nie to, czy cokolwiek straci, ale czy straci dużo, czy wszystko. Dla jego rodziny to był też bardzo trudny czas. Jego syn wtedy podchodził do matury, więc ogólnie stresujący czas dla dziecka okazał się być takim czasem, kiedy właściwie ze swojego ojca bohatera okazuje się, że nie tylko ty, ale i wszyscy dookoła dowiadują się, że nie do końca jest to aż tak złota postać. Kamil Durczok załamał się najbardziej. Miał depresję,
I otwarcie mówił także później, że w tym czasie miał nawet myśli samobójcze. I to właśnie syn i żona okazali się być dla niego ogromnym wsparciem. Natomiast ten czas był dość długi, bo jesienią 2015 roku wyciekła treść raportu, który właśnie w TVN nie badał zachowanie Kamila Durczoka. Wyszło na jaw, że Durczok dopuścił się wobec podległych mu kobiet czynów noszących znamiona molestowania, a wobec czterech innych osób mobbingu. Stosował w redakcji zarządzanie przez strach i wywoływał o wiele bardziej stresującą atmosferę niż inni redaktorzy prowadzący. Kamil Durczok tym oskarżeniom, szczególnie temu molestowanie, zaprzeczał. Ale ta cała sytuacja skutkowała tym, że TVN rozstał się z nim ze skutkiem natychmiastowym. Natomiast na łamach Wprostu pojawiały się kolejne artykuły, które, o ile tutaj mówiły o prawdzie, o tyle później okazało się, że często szkalowały po prostu imię Kamila Durczoka. Artykuł zatytułowany Ciemna strona Kamila Durczoka opowiadał o jego apartamencie na Mokotowie. Dziennikarz miał zalegać z czynszem, zażywać środki odurzające. Potem nakazano wyrokiem sądu Durczoka za to przeprosić i wypłacić mu zadośćuczynienie, ponieważ jakby nie udowodniono, że faktycznie takie wydarzenia miały miejsce. Wtedy tak naprawdę Kamil Durczok również bardzo dziękował swojej rodzinie, a żona Marianna nadal stała za nim murem i broniła jego dobrego imienia. Choć po latach dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę małżeństwo łączyło ich już w tym czasie tylko na papierze. A po latach pani Marianna zdecydowała się opowiedzieć, jak dramatyczne wtedy były jej spotkania z mężem. Weszłam do jego wynajmowanego mieszkania, zastałam go z pistoletem przy skroni. To obraz, który nałożył na mnie wielką odpowiedzialność, wciągnął w pułapkę emocjonalną. Cały czas formalnie byłam jego żoną, byłam nią na papierze i dla świata. Żyłam więc w zawieszeniu. Sama nie wiedziałam, kim byłam. Taką żoną, nie żoną i trzeba było się jakoś zachowywać. Ale Kamil Durczok opowiadał wtedy w wywiadach. Gdy ja się rozsypałem, gotowała obiad i mówiła, dziś jest wtorek, to jest obiad, tylko to się liczy, a jutro będzie środa, jutro się nią zajmiemy. Stanęła za mną, tak po prostu najnormalniej w świecie. Znała mnie jak nikt inny, po 20 latach małżeństwa i prawie 25 latach związku. Wiedziała, że nawet jeśli wobec niej zachowywałem się kiedyś nie w porządku, to nie jestem złym człowiekiem. I nikomu nigdy nie zrobiłem świadomie krzywdy, dlatego za mną stanęła, bez względu na osobistą cenę, jaką musiała zapłacić. Czasem, gdy razem spoglądamy w pudelki, myślę sobie, że musi być niezwykle mocna, czytając, że jest ze mną dla pieniędzy. Na razie to ona zainwestowała swoje w moje pozwy sądowe. A te słowa potwierdzała pani Marianna, wspominając także, jak ciężki był to czas dla jej syna. Syn rozmawiał ze specjalistami, dostał genialną instrukcję obsługi do bycia towarzyszem osoby uzależnionej. Bardzo go za to podziwiałam. Miał przecież swoje studia. Ojciec mimo pogłębiających się kłopotów zdrowotnych znów zdołał się podnieść. Z pompą otworzył na Śląsku portal internetowy, a junior zaczął tam pracować. To było trudne dla juniora doświadczenie, wspominała pani Marianna. Ale zanim o tym portalu, to warto podkreślić, że pan Kamil po zwolnieniu z TVN-u, kiedy już ten zakaz konkurencji, który oczywiście miał, minął, znalazł zatrudnienie w Polsacie. Prowadził program Brutalna Prawda Durczuk Ujawnia. I wydawało się, że tak naprawdę jednak mimo tego całego ogromnego kryzysu wizerunkowego przejdzie tak naprawdę suchą stopą przez tę aferę. Ale niestety program spadł z anteny w 2017 roku. I w tym samym roku Kamil Durczok również rozwiódł się z żoną. Podkreślał, że za rozpad tego małżeństwa odpowiedzialny jest tylko on. Jednak pani Marianna wtedy również nie odwróciła się od męża i nie mówiła na jego temat nic złego. Niektórzy podkreślają, że to dlatego, że mieli taką umowę, że przez 5 lat faktycznie miała się nie wypowiadać, ale myślę, że pani Marianna tutaj jest taką cichą bohaterką, osobą naprawdę, która stała za tym mężczyzną, niezależnie od tego, co się działo. Tak jak już Wam powiedziałam, otworzył portal Silesion w 2016 roku. Tam też między nim a jedną z dziennikarek pracujących u niego zrodziło się uczucie. Chodziło o młodszą o 23 lata od niego Julię Oleś, która dla związku z prezenterem zakończyła małżeństwo. Swojego uczucia nie starali się ukrywać, już od 2017 roku pojawiali się razem publicznie. Jednak portal Kamila Durczoka w 2019 roku przestał istnieć.
Mówiło się, że koszty stałe przekroczyły dochody, a związek Kamila Durczoka i Julii Oleś trwał 3 lata. A z miłości do ukochanej dziennikarz zrobił sobie nawet tatuaż. To był niesamowity człowiek, bardzo charyzmatyczny, wybitnie inteligentny i było ogromnym zaszczytem 3 lata stać u jego boku, już na bok odstawiając różne złe rzeczy, które się działy. Dużo przeżyliśmy też fajnych chwil, wspominała później blogerka. Ich związek przeszedł do historii w 2019 roku, a powodem rozstania miała być inna kobieta, która już od dłuższego czasu śledziła Kamila Durczoka, miała na jego punkcie obsesję i tak naprawdę uprzykrzała życie pani Julii na tyle, że ta w obawie o zdrowie również swojego dziecka, które miała z byłym mężem, zdecydowała się na rozstanie z Kamilem. Była jego fanką od dawna, namierzała jego partnerki i prześladowała. W moim przypadku to nie było już złośliwe komentowanie zdjęć w internecie. Ta kobieta zmieniła moje życie w piekło. Byłam w nich mieszana z błotem, otrzymywałam nieustanne groźby, obelgi. Znalazła nasz dom, zaczęła przed nim przesiadywać, robić zdjęcia. Czułam się zagrożona, mówiła. I w tym samym roku miał też miejsce kolejny bardzo bolesny upadek Kamila Durczoka. Wracał on na Śląsk z urlopu z nadmorza. Przejechał prawie 400 km, kiedy doprowadził do kolizji. Okazało się, że był pod wpływem alkoholu i miał 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. To, jak wiecie, był straszny cios dla jego wizerunku, chyba gorszy niż te poprzednie. Ponieważ no, to jest niewybaczalne, przejechać tyle kilometrów, to jest narażanie na śmierć bardzo wielu osób, tym bardziej na drodze szybkiego ruchu, na autostradach, gdzie naprawdę jedziemy bardzo szybko. Cud, że dopiero po takim czasie w ogóle i jeszcze nikt na tym nie ucierpiał, dopiero doszło do tego wypadku. Durczok otrzymał rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata, 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, 3000 grzywny i 30 tysięcy zadośćuczynienia na cel społeczny. Ale tutaj tak naprawdę to już była lawina. Lawina złych informacji, które płynęły ze strony Kamila Durczoka do mediów. Niedługo potem wyszło na jaw, że jest zamieszany, podejrzany o podrobienie podpisów na wekslach. Sąd miał zwrócić się do jego byłej żony z wezwaniem do zakupu weksla z powodu nieuiszczenia należności przez kredytobiorcę. A pani Marianna zaprzeczała, że złożyła swój podpis na wekslu. Kamil Durczok jednak cały czas zapewniał, że się podniesie. Starał się jak mógł. Założył aplikację mobilną Durczokracja. Ale niestety nie tylko problemy natury osobistej, ale także zdrowotnej stawały mu na drodze do powrotu na właściwe tory. Przyznał się do uzależnienia alkoholowego. Starała się mu pomóc rodzina. Choroba alkoholowa to potwór, atakuje, kiedy uważamy się za wszechsilnych i pokazuje, że nie ma mocnych. Jestem alkoholikiem, nie piję 4 miesiąc, napisał na Twitterze. I to było w kwietniu, a już w maju informował, że przetaczano mu krew. Rodzina natomiast zdradziła dopiero po jego śmierci, jak poważny był jego stan. Chorował na żylaki przełyku, wiedział, że jest bardzo chory i myślę, że podświadomie chciał końca. Po jego śmierci zadzwonił do mnie nasz dobry znajomy, transplantolog z warszawskiego szpitala Banacha. Powiedział, że Kamil po pierwszym ataku, kiedy przeszedł transfuzję, wiedział, że konieczny jest przeszczep wątroby. Miał zacząć przygotowania do procedury, ale więcej nie zadzwonił, mówiła jego żona. Chciał walczyć, chciał stanąć na nogi. W swoim ostatnim wywiadzie mówił, od dna można się odbić i zmierzać ku górze, mówił jego brat. To, że jego wątroba nie funkcjonowała i należało ją przeszczepić, było oczywiste, ale mój przyjaciel lekarz powiedział, że od kwalifikacji do przeszczepu jest daleka droga. W takim stanie, w którym był Kamil, na przeszczep nie było praktycznie szansy. W ostatnich tygodniach jego życia chyba ja byłem jego podporą. To do mnie dzwoniło 2 w nocy o 5 rano, błagał, żebym przyjechał, mówił, że się boi, że sobie nie daje rady. Chciał, żebym po prostu z nim był. I tak to wyglądało. Byłem na każde jego zawołanie. Zresztą nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Choroba, z którą się zmagał, wyniszczała go. Mieliśmy świadomość, że jego organizm jest na tyle słaby, że to może się źle skończyć. Nie mieliśmy tylko świadomości, że to będzie tak szybko. Gdy 15 listopada zawiozłem go do szpitala, myślałem, że lekarze zapanują nad kolejnym krwotokiem z przewodu pokarmowego i że go znów postawią na nogi, mówił brat Durczoka. Kamil zaczął bardzo źle się czuć w niedzielę. W poniedziałek był już u mamy. To ona zadzwoniła do mnie, żeby powiedzieć, że z Kamilem jest źle.
Zastałem go w kałuży krwi. Krwotok był ogromny. Odwiozłem go do szpitala. Był bardzo osłabiony. Zdążyliśmy sobie tylko powiedzieć: trzymaj się. Dwukrotnie go reanimowano. Był kolejny krwotok. Sytuacja stała się dramatyczna. Kamil Durczok zmarł 16 listopada 2021 roku w wyniku zaostrzenia przewlekłej choroby i zatrzymania krążenia. Miał tylko 53 lata. Bardzo dawno temu żył jakiś Durczok, który wszystkiego nie wiedział, mówił o sobie w jednym z ostatnich wywiadów. Spoczął na cmentarzu parafii Trójcy Przenajświętszej w Katowicach. Dla jego rodziny jednak dramat się wtedy nie zakończył. Martwię się chwilami, że mój Kamil nie przepracował jeszcze swojego postrzegania ojca. Syn po tych wszystkich aferach nie chciał nazywać się Kamil Durczok. Ma nazwisko podwójne. Mnie zależy, żeby pamiętał, że ojciec mimo wszystko był świetnym dziennikarzem, mówiła w rozmowie z Show News żona Durczoka. Podkreślając, że te same cechy, które sprawiły, że Kamil Durczok był tak wspaniałym dziennikarzem, że osiągnął takie szczyty, również sprowadziły go na samo dno. Gdyby nie był egocentryczny, władczy, to nie osiągnąłby tego, co osiągnął. Każdemu z nas, dziennikarzom telewizyjnym, tak jak aktorom, zależy na rozpoznawalności, oglądalności, to daje satysfakcję. Natomiast Kamil Durczok chyba do końca wiedział, jak wiele zawdzięczał żonie. Zadedykował jej książkę z 2016 roku. Mariannie, kobiecie, na którą nigdy nie zasłużyłem. Również z Julią Oleś Kamil Durczok ponoć zdołał naprawić relację, ponieważ w ostatnim czasie nie mieli ze sobą kontaktu, ale udało im się spotkać. Wszystko, co chcieliśmy sobie powiedzieć na pożegnanie, zdążyliśmy powiedzieć w cztery oczy. Nic więcej nie powiem, bo sama muszę poukładać to sobie w głowie, wyjawiła blogerka po śmierci dziennikarza. Jak widzicie, to naprawdę przejmująca historia. Trudno nie odnieść wrażenia, że to, co działo się w życiu Kamila Durczoka, działo się na jego własne życzenie, ale jednak każdy z nas jest człowiekiem. Mamy lepsze i gorsze chwile. Trzeba brać pod uwagę to, że kiedy tak dużo nawarstwiło się tego dobrego, właśnie można było nie zauważyć, ile złego się pod tym wszystkim czai, a to, kiedy wylazło na wierzch, było chyba tak przytłaczające, że pan Kamil sobie po prostu z tym nie poradził. Tak czy siak, bardzo szkoda tak zdolnego dziennikarza, który przecież przez lata obecności w naszych domach na pewno stawał się dla nas bliski. Myślę, że warto pamiętać go właśnie za to, mimo że tak wiele również tych negatywnych rzeczy w jego życiu się wydarzyło i mimo że tak straszne i coraz tragiczniejsze doniesienia z jego życia towarzyszyły nam z biegiem czasu. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Będzie mi miło, jeśli jednak postaracie się napisać coś miłego w komentarzach. Być może pamiętacie Kamila Durczoka z tych najlepszych dla niego czasów. Na nich się skupiajmy. Oczywiście zapraszam Was do oglądania moich odcinków w przyszłości. Będę je dla Was przygotowywać i będzie mi miło, jeśli spotkamy się tutaj już niebawem. Proponujcie, o kim chcielibyście odcinki. Do zobaczenia. Cześć!